Rwa kluszowa jest częstą oraz bardzo bolesną i uciążliwą dolegliwością. Przed wyborem i rozpoczęciem leczenia rwy kluszowej musimy zadać sobie następujące pytania. Pierwsze, co jest przyczyną rwy kluszowej? Drugie, czy chcemy przynieść ulgę w cierpieniu od razu, czy też powoli? Trzecie, czy chcemy działać na cały organizm, czy przede wszystkim na źródło bólu? Czwarte, czy chcemy leczyć zachowawczo, czy operacyjnie? Pytanie pierwsze. Co jest przyczyną rwy kluszowej? Najczęstszą przyczyną rwy kluszowej jest przepuklina krążka międzykręgowego, która jest tutaj oznaczona kolorem czerwonym. Jak widzimy, przepuklina wywiera ucisk na nerw, drażniąc go i wywołując przenikliwy ból. Niestety, mechaniczny ucisk to tylko część problemu. Okazuje się, że przepuklina wywołuje również ostry stan zapalny w okolicy nerwu, potęgując doznanie bólowe. Pytanie drugie. Czy chcemy przynieść ulgę w cierpieniu od razu, czy też powoli? Dla człowieka, który wie, co to jest cierpienie, odpowiedź może być tylko jedna. Czyli najszybciej, jak jest to możliwe. Jeżeli pozwolimy, aby ból trwał, nie dość, że narażamy pacjenta na bezsensowne cierpienie, ale również stwarzamy zagrożenie na to, że ból się utrwali. Długotrwały ból powoduje wtórne zmiany w mózgu i rdzeniu kręgowym, przez co może doprowadzić do stanu, w którym ból będzie odczuwany przez długi czas, nawet wtedy, kiedy ustąpi zapalenie i ucisk na korzeń nerwowy. Pytanie trzecie. Czy chcemy działać na cały organizm, czy przede wszystkim na źródło bólu? Stosowanie leków, które działają na cały organizm, nie dość, że jest mało skuteczne, gdyż lek ulega znacznemu rozcieńczeniu, a przez to nie ma takiej mocy działania, jak lek podany bezpośrednio na źródło bólu, to może niekorzystnie wpływać na narządy wewnętrzne, takie jak wątroba lub nerki. Pytanie czwarte. Czy chcemy leczyć ból zachowawczo czy operacyjnie? Leczenie zachowawcze poprzez leki podawane ogólnie, czyli w postaci tabletek lub zastrzyków domięśniowych, jest niestety mało skuteczne i trwa długo. Leczenie operacyjne jest szybkie, jednak jest zastrzeżone jedynie dla najcięższych przypadków. Również wymaga rekonwalescencji oraz niesie ze sobą ryzyko powikłań. Nasuwa się tu pytanie. Czy jest dostępne leczenie, które jest nieoperacyjne, ale przynosi ulgę szybko i skutecznie oraz działa bezpośrednio w źródło bólu? Na szczęście tak. Metoda ta to przezotworowe zastrzyki nadtwardówkowe. Jest to zabieg, który jest bardzo popularny i często wykonywany w Stanach Zjednoczonych i co roku przynosi ulgę wielu cierpiącym pacjentom. Na czym ta procedura polega? Polega ona na wstrzyknięciu za pośrednictwem cienkiej igły leku przeciwzapalnego, dokładnie w miejsce źródła bólu, czyli w okolicę przepukliny krążka międzykręgowego. Dzięki temu zapalenie szybko ustępuje. Zmniejsza się również miejscowy obrzęk, a pacjent odczuwa szybką i znaczną ulgę w cierpieniu. Niektórzy pacjenci mogą zapytać, w jaki sposób wiemy, że podajemy lek dokładnie w okolicę źródła bólu. Otóż przy zabiegu stosujemy specjalny cyfrowy sprzęt radiologiczny, który pozwala nam bardzo precyzyjnie określić pozycję igły w każdym momencie oraz dostarczyć lek dokładnie w okolicę ucisku nerwu i zapalenia. Należy również wspomnieć, że nieodłącznym składnikiem leczenia rwy kluszowej jest fizjoterapia. Odpowiednie zabiegi pozwalają zmniejszyć odczuwany ból oraz poprawić mobilność i sprawność pacjenta. Dlatego najlepsze rezultaty uzyskamy łącząc nowoczesne zabiegi stosowane przez lekarza z metodami używanymi przez fizjoterapeutę.